Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z tego raportu wynika, że opolskie szpitale są w porządku, w tym przypadku śmierci 17-latki z Kędzierzyna-Koźla, a w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu dzieje się źle. Tak pani uważa? Czy tak się dzieje, czy w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu dzieje się źle, nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast uważam, że raport sporządzony przez komisję powołaną do zbadania tej sprawy jest jednym wielkim nieporozumieniem i tak naprawdę absolutnym skandalem. Dlaczego? Wczoraj miałam okazję zapoznać się z tym raportem i dowiedziałam się z niego, że po pierwsze, opolskie szpitale, które odmówiły przyjęcia pacjentki, są niewinne. Nikt nie popełnił błędu, nie zostały złamane żadne procedury. Po drugie, z raportu dowiedziałam się również, że przewodniczącym komisji, która badała tę sprawę, był pan marszałek Roman Kolek, czyli osoba, której te szpitale podlegają. Ja wiedziałam oczywiście, że pan marszałek ma wejść w skład komisji, bo pan marszałek o tym mówił. Natomiast nie wiedziałam, że ma być jej przewodniczącym, bo mamy taką oto sytuację, że szpitale bada osoba odpowiedzialna za te szpitale, odpowiedzialna za procedury obowiązujące w tych szpitalach. Czyli de facto pan marszałek zbadał sam siebie i sporządził raport, z którego wynika, że wszystko jest w zupełnym porządku. Ale po trzecie, i co jest moim zdaniem najsmutniejsze, to raport nie zawiera żadnych wniosków na przyszłość, żadnych propozycji, żadnych procedur, które miałyby doprowadzić do uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości. Jak pani myśli, dlaczego próbowano jakby utajnić ten raport? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że przesłanki, nie było żadnych racjonalnych przesłanek do utajnienia raportu. Pan marszałek mówił o tym, że musi on być tajny, dlatego że prowadzone jest w sprawie śledztwo. Przez prokuraturę. Ale, tak, ale śledztwo prowadziła prokuratura, a nie komisja powołana przez marszałka. Komisja nie była organem ścigania. I kiedy tylko zwróciliśmy się do marszałka o odtajnienie raportu w formie wniosku o dostęp do informacji publicznej, marszałek, który jest zobowiązany do udzielania takiej informacji, bo obliguje go do tego ustawa, zdecydował natychmiast o odtajnieniu raportu. Bo już marszałek Andrzej Buła. Tak, marszałek Andrzej Buła, bo już następnego dnia raport był jawny i dopiero po zapoznaniu się z raportem uważam, że próby utajnienia raportu były spowodowane tym, że raport ten nie zawiera podstawowych informacji, które powinien zawierać. Według oceny wicemarszałka Kolka zawartej w raporcie pacjentka została przekazana do Opola z niepełną dokumentacją medyczną, a to mogło być potem, czy też mogło wpłynąć na późniejsze jej losy. Tego nie wiem. Wiem, że szpital w Kędzierzynie-Koźlu twierdzi, że jest to nieprawda i że została przekazana z pełną dokumentacją medyczną, natomiast w żaden sposób nie usprawiedliwia to sytuacji, w której dwa szpitale odmawiają przyjęcia pacjentki. Szpitale, które postawiły właściwą diagnozę, jak się później okazało, bo i szpital neuropsychiatryczny i WCM postawiły diagnozę o tym, że prawdopodobnie jest to sepsa. Więc jeżeli pacjentka miałaby być gdziekolwiek odesłana, to w moim przekonaniu tylko i wyłącznie do szpitala, który mógłby jej gwarantować lepszą pomoc medyczną, czyli do szpitala wojewódzkiego na ulicy Katowickiej, który ma specjalistyczny oddział do leczenia sepsy. I wyniki? Tak, i wyniki w leczeniu tej choroby. Jak pani myśli, dlaczego tak się nie stało? Znowu nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ my już na początku stycznia apelowaliśmy o zawieszenie w czynnościach służbowych dyrektora Wojewódzkiego Centrum Medycznego, doktora Marka Piskozuba. Tak się nie stało. Teraz pan dyrektor mówi, że przecież nikt pacjentki z jego szpitala nie wyrzucał. No tak, no nie wyrzucał nikt ze szpitala, ale odmówił przyjęcia. Nie ma takiej informacji w raporcie marszałka Kolka, natomiast w mediach znalazłam informację, że rodzice dziewczyny twierdzą, że szpital wojewódzki chciał odesłać pacjentkę do szpitala do Bielska-Białej. No jeśli do Bielska-Białej, to dlaczego nie na przykład do Szczecina? Pacjent może być odsyłany do innego szpitala, w moim przekonaniu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten inny szpital gwarantuje lepszą, skuteczniejsze leczenie, może gwarantować. Czyli w tym przypadku pacjentka powinna być odesłana tylko i wyłącznie do szpitala na Katowickiej. Czyli twierdzi pani, że tej śmierci można było jednak uniknąć? Nie wiem, czy można było tej śmierci uniknąć, natomiast z całą pewnością nie zostało zrobione wszystko, aby próbować uniknąć tej śmierci. Co Solidarna Polska zamierza dalej robić z tą sprawą? Solidarna Polska ze względu na całokształt postępowania marszałka Kolka w tej sprawie będzie domagała się dymisji marszałka Kolka jako osoby odpowiedzialnej za stan służby zdrowia w naszym województwie, jako osoby odpowiedzialnej za
procedury obowiązujące w dwóch opolskich szpitalach, które odmówiły przyjęcia pacjentki. Już dzisiaj zapraszam na konferencję prasową w tej sprawie, dzisiaj o godzinie 13 w biurze posła Patryka Jakiego. Mam przed sobą tą informację, nie, może nie raport, ale on jest dość szczegółowy, właściwie minuta po minucie, godzina po godzinie. Tutaj nie może się dopatrzeć jakichś nieprawidłowości. Skąd takie krytyczne spojrzenie na tą informację? Raport jest szczegółowy, natomiast raport nie zawiera tych podstawowych informacji, które w naszym przekonaniu powinien był zawierać. Po czemu służy ten raport? W takiej formie, w jakiej został on sporządzony, służy on tylko i wyłącznie temu, żeby opolskie szpitale mogły powiedzieć, że my jesteśmy niewinni. Nikt nie popełnił błędu, nikt nie złamał procedur, a procedury również są w porządku. Jednak, czyli mamy taką sytuację, że operacja się udała, ale pacjent zmarł. Tylko w tym przypadku pacjent naprawdę zmarł. Więc kiedy my apelowaliśmy na początku stycznia o powołanie komisji do zbadania tej tragicznej sprawy, domagaliśmy się nie tylko wskazania ewentualnych winnych tej tragicznej śmierci, ale domagaliśmy się również, aby komisja w toku swych prac wypracowała procedury pozwalające na unikanie tej sytuacji w przyszłości. I takich wniosków nam w tym raporcie zabrakło. Myśli pani, że bez Solidarnej Polski komisja by nie powstała? Pacjentka zmarła 2 stycznia. My o komisję zaapelowaliśmy 5 stycznia. 6 stycznia dowiedzieliśmy się, że komisja już działa, komisja została powołana. Co się zdarzyło między 2 a 6 stycznia, oprócz naszego apelu o powołanie komisji? No tak, ale zarzuca się państwu upolitycznianie tej tragedii. Zbijanie kapitału politycznego, to wczoraj powiedział pan marszałek Buła między innymi. Tak, ale w naszym przekonaniu, gdyby nie interwencja Solidarnej Polski, komisja by nie powstała. Z całą pewnością, gdyby nie nasz apel, czy nawet nie apel, tylko wniosek o dostęp do informacji publicznej, raport byłby tajny. Marszałek Kolek jeszcze na końcu ubiegłego tygodnia mówił, że raport będzie tajny, bo to wymaga dobro śledztwa. Dopiero po naszej interwencji raport został w trybie natychmiastowym odtajniony. I proszę państwa, czym tak naprawdę jest polityka? Z definicji polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. My jako partia opozycyjna jesteśmy od tego, aby patrzeć władzy na ręce i aby podejmować działania wtedy, kiedy władza zaniecha takie działania. Tak jak było to w tym przypadku. I nie jest to upolitycznianie sprawy, tylko jest to próba wyjaśnienia tej bezsensownej tragedii. Czy w tej sprawie Solidarna Polska zawrze też polityczne sojusze, na przykład z SLD, jak to było w przypadku ECO, Energetyki Cieplnej Opolszczyzny? A propos, kto wyszedł pierwszy z inicjatywą tego sojuszu, prawicy z lewicą? Myślę, że to w zasadzie nie ma znaczenia, czyja była to inicjatywa i kto wyszedł pierwszy. Ważne jest, że w sprawach najważniejszych dla naszego miasta, dla mieszkańców naszego miasta, politycy działający na co dzień w zupełnie różnych miejscach sceny politycznej potrafią zjednoczyć siły i działać wspólnie, bo to właśnie dobro mieszkańców, a nie jakieś cele polityczne i kapitał polityczny jest najważniejszy. Sprzedaż spółki ECO teraz, na końcu ostatniej kadencji prezydenta Zembaczyńskiego, jest decyzją niczym nieuzasadnioną. Jest to spółka tak zwana kura znosząca złote jajka dla naszego miasta. Jest to spółka generująca dochód, stały dochód do budżetu z dywidendy, z podatków. Jest to spółka zatrudniająca mnóstwo mieszkańców Opola i nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby teraz tę spółkę sprzedawać. A sprzedaż spółki, która stale podnosi swoją wartość, która inwestuje, z której dywidendy będą prawdopodobnie coraz większe, jest działaniem na szkodę naszego miasta. Jeszcze o polityce na koniec. Kiedy wyborcy poznają opolskich kandydatów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry do Parlamentu Europejskiego? Już w najbliższą sobotę, 25 stycznia, odbędzie się w Warszawie Europejska Konwencja Solidarnej Polski. Na konwencji zostaną przedstawieni nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego w całej Polsce. Konwencja będzie 2-dniowa, bo następnego dnia będzie konwencja programowa. Pokażemy nasz program, z którym pójdziemy do wyborów europejskich. Także będzie to już wkrótce. Będą jakieś niespodzianki, jakieś znane nazwiska, jakieś udane transfery? Będą niespodzianki i listy będą z całą pewnością bardzo mocne, a program będzie bardzo atrakcyjny dla wyborców. Solidarna Polska zapowiadała, że jako pierwsza to uczyni, a tymczasem twój ruch zrobił pierwszy ruch. I nazwisko Kazimierza Kuca było sensacyjną kandydaturą. Tak, ale Solidarna Polska przedstawi swoich kandydatów we wszystkich okręgach, swoich liderów we wszystkich okręgach i przedstawi też program, z którym pójdzie do wyborów europejskich. Nie zdradzi pani, kto będzie z Opola? Na sobotę się dowiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzata Wilko z Solidarnej Polski była moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.